Ahoj! Mateusz SSJ8 z tej strony i kolejny odcinek Zagrajmy w Inuyasha Secret of the Cursed Mask. I pewnie pytacie, czemu biorę Miroku, prawda? Nie martwcie się, slajd, odpowiednie filmiki wrzucę wam, jak już przejdziemy ten las. Otóż Inuyasha, Miroku i Kagome mają... Otóż Inuyasha, Miroku i Kagome mają kilka ataków, których nie odblokowałem. I teraz zamierzam to nadrobić. O, racja. Jest coś, co chciałem ci dać. Ten mnich tutaj powinien być w stanie pomóc ci dobrze tego użyć. No dalej, pokaż mu. Czy to talizman? Dodałem do niego również trochę magii. Da ci moc, da wam moc, kiedy walczycie razem. Bardzo dziękuję, Kakuchu. Nie ma za co. Powinienem iść. Na razie żegnajcie. I nektar. Możliwe, że strzeda się zmienia. No i teraz... Auć! Coś zabolało chyba. Wszystko w porządku? Chyba nastąpiłam na cierń. O nie, cierń w stopie. Pozwól mi go wyciągnąć. Sam go się zdenerwowała. No i idziemy. Tu, no i idziemy w stronę światła. W tym lesie akurat mogę sobie pozwolić na chodzenie w kółko i zbieranie wszystkich świat. Hełek, jakie są. Look what I found. Te walki oczywiście będę omijał. A jak nie wpadnę zbyt wiele razy, to po prostu wytnę, co niepotrzebne. No tak. Miroku jeszcze nie ma. Zapomniałem, że Miroku dopiero co dołączył. Więc oczywisty, więc powinienem się spodziewać, że nie ma jeszcze żadnych technik dostępnych. A Shito wypstrykał się ostatnim razem z całej energii. I nic nie zregenerował podczas snu z wyjątkiem zdrowia. Nie.
Jak jest jeden, to wystarczy atak wymierzony w jednego. W japońskiej wersji są inne teksty. No i po co wchodzę do technik, jak to znaczy to? No. I oczywiście znaleźliśmy tonik. Przyda się. Słyszałem, że losy są inne. Najgorsze jest ciężkie. Zabawne, że każda postać ma dwa ataki. A, jeśli przytrzymamy to, to możemy zobaczyć dokładnie, ile mają nasze postacie. Widać, Miroku ma 62. Tu ma 62, a Shippo 156. Z jakiegoś powodu drugi tego nie robi. I jedna uwaga. Ku drugim możecie bić tylko jednego przeciwnika na raz. Więc nie łudźcie się. A. I w czasie tury postaci. W czasie tury postaci nie możemy przywołać okna. Możemy to... Nie jestem pewien, czy możemy to zrobić dopiero tutaj. O. Może... Próbuję coś takiego zrobić. Nie, nie działa. Aha. Ramka pok... Rozumiem, czyli ramka... Czyli ramka pokaże się tylko jak polecenie. Tylko jak wydajemy polecenia naszemu towarzyszowi. Ale nie możemy jej już przywołać w momencie, kiedy mamy turę. No a biedny Shippo tym razem został bez turę. Został bez naładowania energii. No nic, może następnym razem być. Może następnym razem się doczeka. I ktoś na jednej stronie poświęconej RPG-om napisał, że po zniszczeniu tych wszystkich przeciwników od razu uruchamiają się losowe walki. To nieprawda. Widzicie? Ominąłem tamte chmury tam, a i tak była losowa walka. You won't get
Jak to wiesz, jedną walkę wcześniej. Ominąłem górę, ale walka i tak była. Choć ta góra tam była jeszcze. Eliminujemy do Kugana boomerangiem. On jest już praktycznie na jeden strzał. No. Wydaje mi się, że Shippo teraz się ucieszy, bo ma jak zdobyć energię. I przy okazji, widzicie, ciskam klawisz, który mam przypisany pod L2 i okno się nie pokazuje. Czyli możemy je przywołać tylko kiedy wywołujemy polecenia, kiedy wydajemy polecenia naszemu bohaterowi. No i nie zapominajcie, że jeśli bohater na solo zdejmie ostatniego przeciwnika, to od razu wejdzie spokój. I widzieliście, przeszedłem przez tę chmurę i wpadłem w walkę za nią. Z tego co słyszałem, te chmury wcale nie rozpoczynają walki z przeciwnikami, a jedynie dają nam trudniejszą walkę, jeśli będziemy. A jedynie zwiększają tempo, w jakim nasz licznik kroków do następnej walki zostanie wyzerowany. I widzicie, prawda? Shippo ma już 212 energii. A jego ugryzienie jest tak słabe, że nie ma sensu. Nie ma sensu się na nie zdawać. Nie, biorę tak. I zobaczcie, gdy tylko zacznie się faza wydawania polecenia, to możemy zobaczyć. Widzicie, Shippo miał 212 energii, już ma 268. O, i Sango osiągnęła już 100. O. A Shippo jest już gdzieś jedno trafienie od następnego punktu. No i losy się zmieniły. Dużo chaosu. Może być dobrze lub źle. Nikt nie może powiedzieć, co będzie. I zobaczcie. Góra i dół. Szczęście, góra i dół. Jeśli pytacie, czemu tu idę, to zobaczcie. Mamy tu 3 skarby do podniesienia. A może nawet i 4. Zobaczymy. Niestety, zanim będziemy mogli się ruszyć, jak coś podnosimy, to musimy czekać,
aż kłód Ugi wstanie i wiadomość o podniesieniu zniknie. No i widzicie, Shippo potrafi chodzić jak człowiek. Tylko, że lepiej mu idzie bieganie na tworaka. No bo przecież jest lisem. No to musi biegać na tworaka. No i Shippo właśnie zasygnalizował, że to zasadzka. Nie cierpię, kiedy przeciwnik tak robi. No ale widzicie. No i nie możemy niestety podejrzeć w grupę. Oj, Inuyasha i Kagome muszą teraz upuścić Tune. Podobnie zresztą jak Sango. Bo są zatruci. Ale powinienem mieć dosyć odtrutek. To ich załatwi. O, idę ja sama 332. Dobra. Kururugi i Miroku uderzą razem. Zemszczę się. Pobijam tego. To go powinno zdjąć. I ten napis słaby na Shippo, widzicie, znika. Zapomniałem o truci. Zapomniałem, że Sango jest struta. No i nie wiem, która to technika. Zobaczę tą. Ło! Trzy. Wypróbuję wszystkie techniki Miroku i Kururugi. O. No i oczywiście Miroku zasysa z techników. Przeciwnicy wyeliminowani. Quite impressive. Thanks, Steve. Nie wiem, czy to przypadkiem było to. Sprawdzę jeszcze inne. I widzicie. I widzicie. I pobiega na czterech łapach. Mimo, że sylwetki jest ewidentnie człowiekiem, a to dlatego, że jest on lisim demonem, o czym świadczy ten ogon. No i Miroku, jest jeden cios od odzyskania tej energii, którą stracił. Niestety tylko jego czarna. Tylko czada dziura w jego ręce działa. O! Jak słyszycie ten... A, jak słyszycie ten dźwięk, to znaczy, że był krytyczny. A przy krytycznym to jest zastrzyk! To powinno wystarczyć. Skąd ja wiedziałem, że trafi?
Następnym razem. Następnym razem zbiję oku i kurki wykonają w górę. I nie jestem pewien do końca, jak ban na używanie umiejętności wpływa na kultur Ugi. Wprawdzie widzimy, że ma inną animację. Choć widzimy, że ma inną animację dla podstawowego ataku. W zależności od tego, czy jest w tym stanie, czy nie. A, jeszcze tu jest jeden punkt do podniesienia. Ale to zrobię po tej walce. No wiecie, skąd ja wiedziałem, że to będzie Insta-kill. Kosui to nie jest zbyt potężny demon. Widzicie, może on jedynie zapieczętować. Kosui może jedynie zapieczętować, bo naszego wojaka. Tak jak to zrobił właśnie Sango, ale to wszystko, ale tylko na tyle. Tak. Więcej nie zrobią. No i talizmany. Ciekawe, że jedynie Shiko nie ma techniki współpracy z Miroku. Tutaj to Miroku użyłby swojej czarnej dziury. No i oczywiście Inuyasha musiał spudłować. Szkoda, niby Shippo może swoim atakiem specjalnym wyczyścić całe pole z przeciwników. Ale szkoda. Ale nawet jeśli użyję tej techniki i zdoła położyć przeciwnika jednym ciosem, to i tak szkoda energii na tylko jednego przeciwnika. Aha. Czyli tutaj nie był, czyli tylko tu mieliśmy. Dobrze wiedzieć. No to wracamy. I wchodzimy w kolejną walkę. Niestety, podczas tury przeciwników nie możemy pokazać energii. O samej Kururugi wiemy tylko, że ma ona osobne animacje. Ma osobne animacje dla podstawowego ataku z
zależności od tego, czy atakuje sama. No i w Japonii Kagome, gdy chybiła, to... No i oczywiście Inuyasha zabił jednym uderzeniem. Maska śmierci jest dla Kunonuki na jeden cios. A nie mówiłem? No. No to robi wielka. I most. A na moście kolejna scena. Wow, what a beautiful river. Wow, ale piękna rzeka. No i ponieważ jesteśmy tutaj, mogliśmy niedobrze trochę odpocząć. Hej Sango, czy jest jakiś czy jest jakaś specjalna sztuczka w używaniu hentai kotsu? Tak. Jaka? Tak, jest duże. I niełatwo tym się posługiwać. Hentai kotsu to broń używana przez Sango, nie? Też chcę nauczyć się jej używać. Ale potrzebujesz dużo praktyki, by być w stanie używać tego. Tak, przypuszczam, że masz rację. Jesteś mały. Jesteś trochę mała. Jesteś trochę za mała, żeby tego używać. Ale jeśli naprawdę chcesz się nauczyć, mogę pomóc ci krok po kroku. Jestem pewien, że oboje z... A, snucz. Oboje naucz. Ty myć. To nasz... że z naukami od nas obydwojga powinna być w stanie podnieść. Dobrze, dziękuję. Sango zdenerwowana, bo chyba wie, co Michowi chodzi po głowie. Nie bądź taka zimna. Nie wydaje mi się, żeby Sango mnie lubiła. No cóż. I tej sceny na moście nie mamy jak gramy chłopcem Kunonugim. Tylko Kunonugi dziewczyna może mieć scenę na tym moście. A jeśli chodzi o przeciwników, to oszałamiaczy, usypiaczy oraz instakilujących przeciwników najlepiej jest wyeliminować od razu. No i tu Bandai dało nam 3 chmury. A, po prawej mamy tu wyjście z lasu, ale póki co nie idę tam. Właśnie dlatego. A tę wnełkę sprawdzę później. Jak będę stąd wracał. Tak też myślałem, że coś tu jest. No i mamy tonik. I
i ostatni świecący punkt. Chociaż nie wiem, czy za tym drzewem nie ma kolejnego. No to sprawdziły mi wyłamanka. No i tym razem Kagome zasygnalizowała, że nie mamy jak się ruszyć. Od tego wilka to Sito często odrywa krytycznie. A! I jak otrzymamy zero obrażeń, jak jesteśmy tak twardzi, że nawet trafienia krytyczne zadadzą nam zero obrażeń. No to... mamy... no to ten charakterystyczny żółty dym, gdy obejmiemy, nie wiedzie. A idę ja sobie wykańcza tych kosztów jednym ciosem. No i jeszcze w drodze powrotnej jeszcze jedna walka. Znowu za czapką. O! Tego przeciwnika lepiej eliminować z powodu zatrucia. No i Shippo będzie musiał opuścić turę, żeby się wyleczyć. Trucizna oczywiście przestanie, trucizna oczywiście znika po walce. Ale nawet po wyeliminowaniu ostatniego przeciwnika, a postać odniesie obrażenia. Natomiast jeśli zdejmie z siebie zatrucie w tej samej turze, w której wykona ruch, no to nie będzie możliwości odniesienia obrażeń. Fiko, super. No i oczywiście pudło. Ostatnia technika zbije to. Oto i ona. Wygląda na to, że Kagome musi wyeliminować tego Gokuraja, bo Shippo nie zdąży ze swoją turą. O, na szczęście miał jakieś 120 życia. Idąc powoli,
możemy tu omijać trudniejsze walki. A jeśli o nie chodzi, to możemy ich uniknąć zwyczajnie nie stanie w tych chmurach. Tak, kiedy nam się liczy kroków do kolejnej walki wyzeruje. I nie jestem pewien... czy mamy tylko jeden... I nie jestem do końca pewien, czy ta pauza oznacza, że list jest wyzerowany i walki nie było. Czy jednak... to była walka? Ale zazwyczaj w RPG-ach, jak licznik nam się jak licznik kroków do kolejnej walki nam się wyzeruje, to będziemy musieli walczyć. W razie widzicie, jak idziemy. Z tego, co mi się wydaje... to możemy zobaczyć techniki. Współpraca. Shikigami 3. 2 Inuyasha. 2 Kagome. Dwa Mietoku i dwa Sango. A Sango ma jaki arsenał? Sprawdzimy. O, 3 Shikigami. Z Shikigami, jeden z Inuyashą, dwa z Inuyashą, dwa z Kagome, dwa z Mietoku i dwa z Shippo. Dobrze wiedzieć. A, miałem tutaj sprawdzić jeszcze. Ale widać, tu nic nie było. No to wychodzimy. Po tej mapie już koniec drogi. Widzicie? To była cała droga. Trochę tu oberwałem, ale... zapiszę na 20 slocie. To będzie slot z Miroku. Muszę odpocząć. What's the matter? No, zostanę. KD oczywiście oferuje nam przespanie się w gospodzie za darmo.
przespanie się u niej za darmo. O. Dobry sposób, jeśli nie zamierzacie płacić. I sprawdzę, czy mogę coś na polu wyhodować. Różowe ziarno i iskrzące trawy. Nie mam ziarna. Sky Blue Seed. Mystery Soil. Nie mam niczego z różowym ziarnem. No to wracamy i zapisujemy stan gry znowu. Niby nie powinienem tego robić tak często, ale wolę z pełnym zdrowiem wejść do następnej lokacji. I cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Inuyasha Secret of the Cursed Mask. Przypominam, female run. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy chłodno. Oglądajcie też inne filmiki na moim kanale. I na razie, Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!